teraz możecie. Jak to nie? Jestem nie w formie dzisiaj. My też nie. Tak czy inaczej, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za ten chodnik, który dla nas pan po prostu wytyczył. Nam służy. Tak. Powiem państwu tak. Tak jak powiedziałem, księgowa mówi, no, do mnie to samo mówi, że ksiądz przyjechał do Szybska po to, żeby służyć ludziom. I ja też jestem po to wybrany, żeby wam służyć. To trzeba dobrze służyć. Ale dziękujemy za to. Trzeba też podziękować. Dziękuję. Jest bardzo miłe. Jestem totalnie zaskoczony. Nie wiem, co powiedzieć. Ale chodnik ładny, nie? Piękny. Proszę mi wierzyć, że w rzeczywistości wygląda równie dobrze. Znaczy, ja muszę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To znaczy, ja bym powiedział, to się pani najwięcej należy, bo ona mnie tak dopingowała. Tak, bardzo tak. Dziękuję. Wiemy. Jeszcze raz może. Ale pomoc sąsiedzka jak wsparcie jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Pana nie będzie całował. Ale rękę można zawsze podać. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam serdecznie. Jestem w szoku normalnie. Już zaraz tu sprzątam. Ale proszę nie sprzątać, to jest... Bo tu tak troszeczkę jest na roboczo. Nie będziemy za długo głowy zawracać. Pani nie mówiła, nic pani nie mówiła, że będziecie... Bo niespodzianki są najlepsze. Boże. Umówiłam się przez biuro. Herbatkę, kawkę wypijecie państwo. Mamy nie sypaną, tylko ze z tego, jak to się nazywa? Ze z automatu, tak? Tak, jeżeli jest, to proszę. Tak, bardzo proszę. Jestem w szoku, no nie wiem. Ale żeście mi po raz pierwszy. Ale to jest miłe przecież. Bardzo. No właśnie. Poprosiłbym bazonik, tak? Nie wiem, co mam powiedzieć. Myślę, że ciasto. Tak. Nie wiem, co mam powiedzieć. Pani jest przygotowana. Ale powiem pani tak. Wszystko wybrano. Jechałem teraz niedawno. Sporo jeżdżę. To jechałem, bo miałem kłopoty ze zdrowiem. Ja mam operację na kręgosłupie. To co Harald mi operował w Bydgoszczy. Bo byłem w sędzie, dostałem atak taki, że siadłem. Nie mogę zrobić dosłownie kroku. A to kręgosłup, tak? Tak. Nigdy tego nie miałem w dolnym odcinku. No i dobra, za państwo zawiezie mnie do Bydgoszczy, do Łodzi, do szpitala wojskowego. Natychmiast operacja. Natychmiast operacja. Tak, według profesorów wyglądało. Rezonans magnetyczny zrobili szybko. My nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na rzecz operacyjny. Kurde, to jest jakaś pomyłka. Wróciłem z powrotem do Warszawy. Bo z kłopotami. Wróciłem takiego kolegę, tam mnie skontaktował z panem profesorem Markiem Haratem. A po nim otworzył. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Tak. Ten lekarz od cudów. Tak. Idę do jednego Harata. Przychodzę na konsultację. Mówię to samo. Panie Bysku, przepraszam, ale natychmiast operacyjny. Na tym teraz, o drodze, nie do podróżu. Ja. Ale niech pan się nie martwi, to nie jest trudna operacja. No to bardzo jest pozytywne słowa. I wyobraźcie sobie państwo, w czwartek byłem w szpitalu prywatnym, oczywiście po drogach inaczej, w miejscu prywatnym. Chociaż ci raczkowie w Łodzi mnie przestrzegali przed prywatnymi klinikami, bo tam miałem aparaturę, okazuje się, że to jest nieprawda. W czwartek byłem w szpitalu o 17, w piątek o 15:15 miałem operację. 3 godziny później już chodziłem bez bólu. I tak szybko? Tak. W niedzielę byłem w domu. 8 szwów, rewelacja. Ale jeszcze teraz widzę, że popuszczały te blokady wszystkie takie. No i teraz troszeczkę tak jestem przygięty, tak jest troszeczkę przymulony, ale jest dobrze. Bez bólu chodzę. Tak, o to chodzi. A 2 metry na stół operacyjny nie mogłem chodzić w ogóle. Nie? Taki był potworny ból. Potworny, nie do wytrzymania. A i teraz dużo jeżdżę tym bronki, tym terenem i jechałem akurat wronek do Bogulczyna. Paniem oczywiście w oczach, bo zapamiętałem jedną rzecz najważniejszą. Że ją wysiewali, wpili jej z niej że, radni na Radzie Gminy i że Eichler was tam wykiwał, nie? Jakby sobie. A ona widziała, że była pani bardzo zaangażowana. Położyła pani swoją głowę przed ludźmi. Chyba oboje. Tego pan muszę to powiedzieć. Muszę to spowodować. Bo i dzisiaj mam rzeczywiście satysfakcję osobistą, ale to jest tej pani, mówię zupełnie poważnie, to jest żadnej tutaj ogromna zasługa, tak powiem, proszę to ująć, bo ona mnie tak powiedział, pozytywnie zawsze popychała. A to terminami, spotkaniami, rozmową. Ale jest pięknie, naprawdę. I się teraz cieszę, że jest bezpiecznie. No, jest bezpiecznie dla dzieci, że jak mama idzie tam z wózkiem, to jest bezpiecznie.
to teraz nareszcie widać pieszych na tej chodniku. Ile więcej ludzi w tej chwili chodzi, dzieciaki z rowerami. Tym tortem wspaniałym, to jest w ogóle... Nie no, to w ogóle... Ja mówiłem, to jeszcze sam barierą. To jest moja pani główna księgowa, pracujemy ze sobą 30, pani przysłuchaj na radiusz. Mam zadługa, nawet nie liczę. Ile to ma? 81, 40, 30 ponad lat. Nieprzerwanie. Przepraszam pani. Jakoś się nigdy nie kłócimy, prawda? Nie wiem dlaczego tak jest. Nie macie żartu. A żeby tak, spotkaliśmy na dole, także tort widziała. No, tak. No ona już szła. Nie chciała nas pójść. Bo ona też... Pytanie byliśmy, jakim celu, skąd? Bo ona jest przewodniczącą do sprawy TPD w Międzynarodzie. I jest bardzo zaangażowana. Ja muszę powiedzieć, uwielbiam ją podwozić. Dlaczego? Raz ją podwiozłem, bo tam miała coś samochodem. I czekające dzieciaki, wyobraźcie sobie, przed TPD, to byłem sam przyjaciół dzieci, doleciały do niej i tak ją chwyciły od spodu. Wszyscy obce dzieciaki. O czymś to świadczy. To jest odpowiedź na pytanie. O czymś to świadczy. I nie musiałem żadnej obrazki ani komentarza na ten temat. Jest bardzo zaangażowana, zmęczona, zaangażowana. Natomiast jej niecielecie. Ona jest taka dokładna w każdym stanu i mówi, że dzisiaj późno wróci. Ja mówię, to znowu jestem sam. Bo ja teraz jestem na urlopie, znaczy na chorobowym do końca lipca oficjalnie. A wziąłem urlop, nie wziąłem chorobowego, bo tak. Gdzieś tam zawsze muszę jechać, coś tam po dusznikach, gdzieś tam w Poznaniu. Już chciałam kamerę wyłączać. Także nie, wszystko jest dobrze, bo to jest wszystko zgodne z przepisami. Nie? To jest moja odpowiedzialność, czy ja biorę chorobowe, czy nie. Wręcz nawet budżet państwa będzie zadowolony, bo nie biorę pieniążki. Tak. A druga sprawa, jak jestem potem w pracy tutaj i byłbym na chorobowym na przykład, to nie mogę podpisów składać żadnych innych rzeczy, dlatego biorę ten urlop, mam tam chyba 90 dni. O, także mówię, niech będzie urlop. To połowę bym kupił. Tak, właśnie. Wczoraj też jakiś tam masażer jeszcze. Muszę zrzucić tenisa, nie wolno mi w tenisie grać, ja mówię, Boże, co za kary cierpienia.